pisemna komunikacja z dłużnikiem. Jest to bardzo ważny obszar dotyczący spraw związanych z windykacją. Nie jest to zwykłe pismo, które wysyłamy do dłużnika. Jest to rodzaj przekazu, który chcemy, żeby on w odpowiedni sposób został odebrany. W odpowiedni sposób chcemy go przekazać i chcemy z tego osiągnąć określony skutek. Po pierwsze, musimy się zastanowić, co jest celem naszego przekazu. Co chcemy przekazać naszemu dłużnikowi? Co chcemy, żeby on z tego wyniósł? Co chcemy mu powiedzieć? Dlatego bardzo ważne jest odpowiednie podejście do takiej formy przekazu, żeby w odpowiedni sposób, jak gdyby doleciała do dłużnika treść. Musimy się zastanowić, co chcemy dłużnikowi powiedzieć. Czy chcemy go poinformować o tym, że nie zapłacił raty, czy chcemy go wezwać do zapłaty, czy chcemy zaproponować mu ugodę, czy chcemy zagrozić mu konsekwencjami. Z tego punktu widzenia ważne są zasady dotyczące treści. Nie możemy używać zbyt mądrych słów, zbyt skomplikowanych zdań. Nie możemy używać niezrozumiałych dla dłużnika sformułowań, cytatów z przepisów prawa. Bardzo lubią stosować to prawnicy. Niestety dłużnicy mają wielki problem z przeczytaniem tego typu treści i ze zrozumieniem. Dlatego też bardzo ważna jest również forma. Czy chcemy, żeby do dłużnika był wysłany list, który jest bardzo dużo linijek, bardzo drobnym druczkiem, którego nikt nie jest w stanie przeczytać. Dłużnicy tak naprawdę nie poświęcają więcej czasu niż minutę, dwie na czytanie tego typu korespondencji, jeżeli w ogóle je przeczytają. Dlatego bardzo ważny jest też kanał. Czy chcemy do dłużników pisać listy polecone bardzo drobnym druczkiem i bardzo dużej ilości treści, czy chcemy przekazać im nawet zwykłym, banalnym listem treść, którą chcemy mu przekazać. Bardzo ważna jest również skuteczność. Cóż z tego, że wyślemy mu listem poleconym, cóż z tego, że wyślemy do niego bardzo skomplikowane treści, skoro dłużnik tego nawet nie dostanie na biurko, nie otrzyma tego listu, a jeżeli nawet otrzyma, go nawet nie przeczyta. Jeżeli chcemy prawidłowo formułować przekaz do dłużnika, powinien być po pierwsze łatwy do przeczytania, powinien używać treści, które są łatwe do przyswojenia, powinien być łatwo czytalny, powinien używać najbardziej czytelnych czcionek, jakich tylko jesteśmy w stanie użyć. Jeżeli pismo jest pisane zbyt drobnym druczkiem, jeżeli jest pisane zbyt mądrymi słowami, zbyt mądrymi określeniami, dłużnik po prostu tego nie zrozumie, a pismo będzie nieskuteczne.